Siema mordeczki. Spotkałem się dzisiaj z Jessie, która mieszka w Kolumbii od 4 lat. Jessie. Dzień dobry. Jak to się stało, że wylądowałaś w Kolumbii? Czysty przypadek, bo miałam taki zwyczaj przez parę dobrych lat wyjeżdżania z Polski na zimę, przezimowania gdzieś w cieplejszych krajach. No i w 2019 padło na Kolumbię. Ogólnie to był plan na 2 miesiące, 3 max. No, ale zostałam już 4 lata. No, trochę pomogła pandemia, bo się zaczęła dosłownie parę miesięcy po moim tutaj przyjeździe. Zamroziła mi wizę, więc byłam w ogóle szczęśliwa, że byłam tutaj legalnie. No, a potem poznałam partnera i zostałam. Miłość. O tak. No i słuchaj, jak już wam mówiłem w moim wcześniejszym vlogu, ja wrócę na tą dzielnicę, którą wam pokazywałem wcześniej, czyli na dzielnicę Poblado. No i właśnie się na niej znajdujemy. Jest troszeczkę głośno, jeździ tutaj dużo skuterów. No i tak ta dzielnia się, tak ta główna ulica tej dzielni się prezentuje. My dopiero zaczęliśmy i ona się będzie tam w górę ciągnęła, będzie dużo odnóg. No i Jessie, powiedz mi, co to jest to Poblado? To jest totalna bańka turystyczna. To jest dzielnica najbardziej popularna wśród turystów. W sumie nie wiem czemu, bo ja jej tam nie lubię za bardzo. Ale może dlatego, że już tu mieszkam 4 lata Już ci się opatrzyła. Tak, już po prostu minęła mi ta cała ekscytacja tym Poblado i tak dalej. Bo to też trzeba powiedzieć, że jesteśmy tylko w takim, powiedzmy, centrum. Poblado to jest ogólnie mega wielka dzielnica, także my jesteśmy na ulicy 10, bo te ulice nie mają nazw, tylko numerki. Tak jak na Nowym Jorku, na Manhattanie. Okej, okay, wierzę. No i ta ulica, właściwie każda, to jest od nóg, prawo i w lewo, jest pełna turystów, pełna gringos, których można rozpoznać po shortach i japonkach. A pełna ulicznych performer, jak się mówi, występujących. Występów, showów. Właśnie jak ten gościu tutaj. No właśnie. Jest na przykład pełna też takich sklepów. Sex shopów. No ale nie tylko z tego powodu jest Poblado słynne. Poblado Jessie, jest słynne, mów więcej! O co chodzi z tym Poblado? Czemu ci gringo tak tutaj... Chodzi ci o Dzieras. Parque Dzieras to jest ten park pełen prostytutek. O, na przykład możemy się zatrzymać na tym temacie. O co chodzi? Ogólnie to Parque Dzieras teraz ma taką trochę negatywną opinię, ale kiedyś to było takie centrum rozrywki. Teraz to jest po prostu centrum... Fajna telefon. Prostytutek. Prostytucja w ogóle w Kolumbii jest legalna, także... Właśnie tutaj jedna przeszła obok nas. Znajesz? Już jestem po tydzień. Dokładnie. I co jeszcze? A co z narkotykami, Jessie? Są czy nie ma? Jak to jest? Są. I to jest jedna z bolączek Kolumbii, bo dużo Kolumbijczyków nie znosi wręcz, kiedy przyjeżdżają tutaj osoby z zagranicy, właściwie na dwie rzeczy. Głównie faceci, nie mówię. Ach, świnie, faceci. Na dziewczyny z Tindera i na narkotyki, na kokainę głównie. Temat ten jest o tyle rozwinięty, że bardzo łatwo je dostać. Tak naprawdę jak chyba każda osoba z zagranicy, którą znam, ma ten sam numer do tego samego dostawcy, że tak to powiem. Ale no to ile nie wyciągasz? No to ile taka kokaina w takiej Kolumbii kosztuje? U tego pana, albo nie wiem, w tej firmie 30 tysięcy albo 40 tysięcy pesos za gram. Czyli około 30-40 zł za gram. Okej, to na ulicy znajdziesz taniej. Na ulicy znajdziesz taniej. Ale nie
Ale nigdy nie wiesz, co dostaniesz. Aha. Tak, na jednym z ostatnich vlogów, na którym jeździłem z moim przewodnikiem, no to jeździliśmy po takich lokalnych miejscach, to zajechaliśmy do takiego miejsca, gdzie on kupował na własny użytek za 4000 peso za pół grama. Czyli właściwie 8 zł za grama kokainy. To ja mam jakieś gringo pricing tutaj najpierw. No to masz jakieś naciągane ceny. To teraz sobie pomyślcie, że 8 zł tutaj, $60 w Stanach, czyli jakieś 250 zł. A w Polsce to nie wiem ile, chyba 350-400 zł. Tak ktoś mi kiedyś wspominał. Ja nie wiem, no bo mnie tam nie było 10 lat. Mam wytłumaczenie. Doszliśmy już wreszcie do tej takiej żywszej części Poblado. Zaraz sobie może w ogóle wejdziemy w jakąś uliczkę boczną i pokażę wam, jak wygląda właśnie ta cała strefa dyskotekowa, barowa. Dzisiaj jest w miarę puszto, bo jest niedziela, już po południu jest 17 zaraz. No ale zazwyczaj i tak powinno być więcej ludzi, to powiedz mi, dlaczego akurat w tą niedzielę jest pusto? Bo jest długi weekend. Tutaj w Kolumbii panuje takie prawo od wielu, wielu lat, że jeżeli jakieś święto wypada w dzień tygodnia, teraz mieliśmy w czwartek Boże Ciało, to święto jest przenoszone na poniedziałek, żeby stworzyć tak zwany puente, czyli most, czyli długi weekend. I tak jest z każdym świętem, także tutaj mam wrażenie, że co drugi poniedziałek jest wolny, bo Kolumbijczycy mają mega dużo świąt. Mega. Racja. Nie wiem, ale przyznaję rację. Tak więc podsumowując, większość Kolumbijczyków sobie po prostu w tym czasie gdzieś wyjechała. Tak, na pewno. Więc na Poblado zostały już same takie odpady. Takie odpady zostały. I tutaj mamy showtime. Klasyczny showtime. Na wielu dzielnicach, wielu miejscach to występuje. Kiedy światło dla samochodów zapali się na czerwone, no to wyskakuje taka grupka. No, tak jak w Nowym Jorku w Subwayu macie showtime i skaczą właśnie po wagonach Subwaya w środku, tak tutaj sobie tańczą po ulicy. I właśnie doszliśmy teraz do takiego ciekawego miejsca, które nazywa się Barrio Provenza. Jak widzicie, na przykład to jest w ogóle zablokowane i nie można wejść. Jest tutaj cały płot i jedyne wejście jest tam. No i tutaj się zaczyna cała ulica właśnie barów, restauracji, klubów. A spowodowane jest to tym, żeby właśnie oddzielić tą szarą strefę prostytutek i bezdomnych narkomanów. No i tutaj zawsze widzicie, tutaj stoi pan jeden strażnik, no i oni tak mniej więcej kontrolują przepływ ludzi, no żeby Kolumbijczycy i gringo mieli po prostu miejsce, w którym spokojnie mogą wypić sobie drina i nie być nagabywani przez te wszystkie szare eminencje, że tak to nazwę. I na przykład, no. Co nie zmienia faktu, że takich grajków tutaj spotkacie. No i będąc w takim kraju jak Kolumbia, trzeba się nauczyć mówić gracias i powtarzać to gracias jakieś 3000 razy dziennie. Albo no gracias. Albo no gracias. No ale chodzi o to, że będziecie tutaj często i gęsto nagabywani przez wszelakiego rodzaju ludzi, sprzedawców. Jedni wam oferują jakieś lizaki, inni wam oferują jakiś biznes. I trzeba to gracias po prostu do swojego słownika zapisać, zakodować. Zakodować. A ta ulica tak się prezentuje. Jak widzieć, z takich bardziej fancy miejsc, racja? Tak, tak. Patrzcie, nawet Maluma będzie. Będzie? Co tu z tą Malumą się dzieje? Wątpię. Wątpię. No jakiś Maluma tam by... Bardziej muzyka. Aha, ale a propos tej dzielnicy Provenza, to jak ktoś lubi ogólnie reggaeton, muzykę, to Karol G ma taką, która jest w ogóle z Medellin, ma taką piosenkę Provenza, o tytule Provenza, na cześć tej dzielnicy Medellin. I pamiętam, że jak była premiera tej piosenki, to ona w ogóle zrobiła gdzieś tutaj, chyba właśnie w tym Teatro Victoria, o ile się nie mylę,
albo gdzieś, nie pamiętam. Świetny temat zaczęłaś. Surprise koncert robiłam. Ja chcę przy tym temacie zostać, ponieważ jak ja przyjechałem do Medellin, a no mam troszeczkę znajomych Kolumbijczyków czy Kolumbijek z Nowego Jorku, to dla mnie Kolumbia to był jeden wielki kraj salsy. No i wyobraźcie sobie, że Nathan przyjeżdża do Medellin i co się okazuje? Co się w Medellin słucha i co się w Medellin tańczy? Tak, tutaj panuje zdecydowanie od dobrych kilku lat reggaeton, czyli jak to wytłumaczyć? Maluma, J Balvin, Karol G, Daddy Yankee, Manuel Turizo. Patrzcie w ogóle jaka abstrakcja, jaki zajebisty tutaj mamy las bambusowy. I jak ta dzielnica jest w ogóle kozacko wkomponowana, z jednej strony właśnie mamy melan, z drugiej strony w ogóle mamy taki las, tutaj taka rzeczka płynie. Już wam pokazuję tą rzeczkę. Tam się ta dzielnica dalej ciągnie, potem ona się ciągnie tam w górę. Tak więc no, jak Jessie przed chwilą mówiła, Nathan przyjechał do Kolumbii, myślał, że będzie dęsił salsę z chikami, a tutaj wszystkie dziewczyny tylko reggaeton, reggaeton, reggaeton. No jak szumowiesz z małolotami. A przepraszam, to tylko dorosłe to salsę tańczą, tak? W twoim wieku się już tylko salsę tańczy. W moim wieku to się siedzi w domu i się już umiera. No tak. Tak więc podsumowując, jeżeli liczycie na salsę, to zapraszam do Cali. O tak. A Medellin to jest druga stolica po Puerto Rico reggaeton. Zgadza się. Tak więc może, żeby podsumować tą naszą negatywną część na temat Medellin, to Jessie, po życiu już prawie 4 lat tutaj, powiedz mi, za co tak głównie nie lubisz tego miasta albo tego kraju? Za co nie lubię? Za co nie lubisz? Amigo, za to? Gracias. Za to na przykład. Gracias. Jeszcze 198. Wiesz co? Ogólnie tutaj trochę leżą kwestie bezpieczeństwa. Ja to porównuję z Polską, nie z innymi miejscami na świecie, bo wiadomo, że są miejsca takie jak Stany, moim zdaniem też są groźne i niebezpieczne. Też są miejsca, tak. Nawet na Manhattanie. Ale do Polski porównując, to mam wrażenie, że tu mam troszkę mniej swobody. Tak jak teraz chodzimy sobie po tej ulicy, ty tą kamerkę trzymasz przed sobą, a ja oczy dookoła głowy i patrzę, czy nie jeżdża jakiś motocykl, czy jakiś inny podejrzany typ. Także to mnie denerwuje. Taki spacer po prostu dla wychillowania jest trochę stresujący. Nie jest taką stuprocentową chillerką, no tylko nie. Trzeba mieć uszy i oczy dookoła głowy. Zgadza się. Takie, powiedziałabym, denerwuje mnie może nie w samym miejscu, ale w samej takiej mentalności ludzi na całym świecie, którzy kojarzą Kolumbię właściwie tylko z jednym, czyli, no może nie z jednym, ale narkotykami głównie. I przyjeżdżając tutaj, jakby jeszcze bardziej pogłębiają tą całą traumę Kolumbijczyków, którzy tutaj próbują jakby zapomnieć o tej przeszłości. Tak, chcą normalnie żyć. Chcą normalnie żyć, a tu przyjeżdża taki gringo. Tak. I pierwsze co to szuka właśnie na ulicy, jak kupić, jak załatwić. Albo zaczyna temat z Tinderem, to w ogóle chyba poruszę go za chwilę, bo to jest rzeka. Tak. A co jeszcze nie lubię? Tutaj w Poblado na przykład nie lubię strasznie chaosu i tego, że mieszkania ogólnie w Kolumbii, one nie są dźwiękoszczelne. Także gdziekolwiek wynajmiecie mieszkanie na 100%, jak będzie koło bliskiej jakiejś ulicy, głównej albo nawet pobocznej, to hałas będzie, są ciągle motocykle, jak nie motocykle, to z samego rana będą sprzedawcy darli się przez mikrofon, że mają do sprzedania ananasy. Byłem dzisiaj na hajku, jechali samochodem i darli mordę przez mikrofon właśnie, przez głośnik, że ananasy na sprzedaż. Kurde, no to jest przerąbane. Ale tutaj problemem jest na przykład to, że w wielu miejscach, tak powiem, w małych jakichś tiendach, sorry, zeszłam z kamerznika, gotówką trzeba płacić, a jak nie gotówką, to kodem QR. I ten kod QR to jest coś takiego jak w Polsce BLIK, czyli musisz mieć konto w banku, żeby zapłacić.
Także jak tutaj ktoś przylatuje, to lepiej mieć gotówkę. Ale też nie możecie jej przy sobie, przez sensie cały. Odliczona kwota na jeden dzień tylko. Dokładnie. No i kartę Revoluta można nosić. Gdzie się przelewa tak. też odliczoną kwotę, tak. ile zamierzacie w ten dzień wydać. A normalną kartę kredytową czy bankomatową zostawcie sobie w domu. Zgadza się. W ogóle nie należy tu je za bardzo wyposażać w różne rzeczy, jak się wychodzi na miasto. Lepiej tak. Drugi telefon zastępczy, jakiś tani na przykład. Ja tego akurat nie robię, ale też ja dużo, mało chodzę. Mało chodzisz. No teraz się już sama skłóciłam. Dobra, no to już ostatnia negatywna rzecz, żebyśmy już zamknęli ten temat. Tinder. No jak już zaczęłaś, to... Tinder. Dawaj do pieca. Dołóżmy jeszcze troszkę koksu. Nie, to jest jedno z najpopularniejszych oszustw. I to też się tyczy głównie mężczyzn, bo oni są takim głównym targetem. Jest Tinder, gdzie przecież sobie taki gościu do Medellin. Taki Nathan. Swajpuje, są taki Nathan. Który zna 10 słów po hiszpańsku. I tak, i zero selekcji, nie? Wszystko w prawo. Wszystko w prawo. Pierwszy dzień, 1000 lajków. I dajmy na to, że tam zmaczuje z jakąś laską z Kolumbii. I tu trzeba bardzo uważać, bo dużo tych dziewczyn na Tinderze właśnie poluje na facetów, którzy jakby totalnie są oderwani od rzeczywistości i nie wiedzą, co tutaj się dzieje. I myśli sobie taki facet, który nie wiem, powiedzmy taka mocna trójka, nie? Maczuje się z dziewczyną taką. To już nie Nathan. Nie. To już nie Nathan. Przykład. I maczuje się z dziewczyną taka dyszka, taka naprawdę dyszka. I ona do niego mówi od pierwszego zdania, amor, papi. A on już cały w skowronkach, bo myśli, że no urósł piłkę. Wygrał życie. Wygrał życie. Gościu, dokładnie. Wygrał życie, no. Dokładnie. No i się ustawia z taką dziewczyną. Idą sobie gdzieś do baru. Ta dziewczyna, on tego nie wie, ale ta dziewczyna ma obstawę gdzieś w pobliżu. I jak gość jest nieuważny, to dosypuje mu do drinka, czy do jedzenia, skopolaminę. I ten scam ze skopolaminą to jest po prostu tutaj taki numer jeden, jeżeli chodzi o jakieś kradzieże i nawet porwania czasami. No i ten taki gościu, bo odurzony tą skopolaminą, bo oczywiście skopolamina to jest rzecz, którą się stosuje w medycynie przy operacjach, więc ona jakby nie jest ciężko dostępna. Ale jak się przydawkuje, to taka osoba tak jakby trochę traci film, tak? Urywa jej się film, dalej jakby może chodzić i wszystko, jest bardzo uległa. Tak. I robi wszystko. Czyli jak ta dziewczyna chce, żeby poszedł do bankomatu, wziął pieniądze, to on pójdzie. Jak chce iść do niego do domu, to on ją zabierze. No i ona ile? Posiedzi chwilę, aż zgaśnie. Ogołoci całe mieszkanie. I rano się gościu budzi. I tak, bez pieniędzy, bez telefonu. Goły i wesoły. A później ma pretensje do, w sumie nie wiem, do całego świata i do Kolumbii, że no jak można było? Jak to, dlaczego mi się to przytrafiło? On był taki dobry dla niej. A to, że było w ogóle tam z 50 tysiąc red flags. Red flags, to tak, to nie szkodzi, nie? Tak. Także uważajcie. Tak tutaj, więc. Na Tindera tutaj nie polecam. Od dwójka Nathana, takie rady. A jak już, to naprawdę z głową, bo tutaj nie jest. Pierwsze, sprawdzajcie. To od razu można wyczuć. Po pierwsze, czy jest opis. Jak jest jakiś fajny, okej opis, to już jest pierwsza zielona flaga. Po drugie, jeżeli nie ma zdjęcia gołej dupy, zdjęcia w bikini, w stringach, to jest druga zielona flaga. Po trzecie. A jeżeli nie ma, dobra. Tak. Po trzecie, wymieniajcie się Instagramami. Tak. Sprawdzajcie tą dziewczynę w Google'ach, na Facebooku, na Instagramie, gdzie tylko się da. Po czwarte, rozmawiajcie o czymś więcej niż tylko o jakich pierdołach. Dowiecie się, gdzie ona pracuje, gdzie się uczyła, jakie ma wykształcenie właśnie. Żeby coś opowiedziała o swojej pracy, no. Żeby ją wyczaić, tak? Czy ta dziewczyna ma pojęcie, o czym mówi, czy nie. No i ostatnie, no to spotkajcie się w jakimś publicznym miejscu. No i to właściwie, no nie wiem, no ja takiej nie spotkałem, bo odrobiłem zadanie domowe, ale... Był na lekcji Jessie. Ale
Tak, sprawdzajcie od razu, no wyhaczycie po 10-15 minutach, czy ta laska jest legitna, czy nie. Jak będzie za sympatycznie, no to no cudów nie ma, tak? Więc... I tutaj jeszcze stracenie tych rzeczy, czy jakieś tam oprawowanie, to pół biedy. Gorzej jest jak, i też się takie przypadki zdarzały, jak dostaniecie za dużą dawkę skopolaminy, która się kończy śmiercią po prostu, bo ona powoduje duszność i zatrzymanie pracy serca. No i to już... Nie ma żartów. No to już nie ma żartów, nie? No więc pilnujcie swoich drinków, nigdy ich nie zostawiajcie samych, nie dawajcie nikomu innemu zamawiać waszych drinków, patrzcie jak wam je przygotowywują, jak wam piwo przynoszą. Nad wszystkim trzeba mieć kontrolę. No powiem wam, ja gadałem z taką Kolumbijką i ona powiedziała: Nathan, to ty się tutaj poczujesz, jak my się dziewczyny czujemy całe życie. Bo pigułka gwałtu to też jest sprawa i wiadomo, i sporo facetów wszędzie na świecie używa to, żeby odurzyć laskę. Więc laski też muszą pilnować się, mają oczy dookoła głowy i też muszą pilnować swoich drinów. A tu jest na odwrót, a tutaj my musimy się pilnować. Tak więc, no, dobrze stwierdziła, że teraz ja się czuję i widzę, jak dziewczyny mają przejebane. Jak trafią na nieodpowiedniego gościa. Zgadza się. Zdrowy rozsądek. Przede wszystkim. Tutaj na przykład mamy takich klasycznych ziomeczków, takich raperów wannabe, którzy rapują do słowa, które im podacie. Tak więc możecie podać na przykład hasło Bigos albo kotlet mielony, a oni... Tutaj mamy jakieś ciekawe rękodzieło i taki to vibe na El Poblado. Teraz wchodzimy przez kolejny taki checkpoint i jak widzicie, na przykład my przechodzimy, a innych zatrzymują na kontrolę. I tak mogę od siebie od razu polecić ten hotel. I tu właśnie nie wiadomo, on się tak za bardzo nie reklamuje, ale on na szczycie ma zajebisty taki malutki prywatny rooftopik z basenem i jacuzzi. Więc jak będziecie zmęczeni tym tutaj natłokiem, bo naprawdę dzisiaj to jest light, dzisiaj tu nikogo nie ma, jest pusto, ale ogólnie wieczorami to tu jest miliard ludzi. I na przykład te inne rooftopy, bo na przykład tam jest też taki rooftop i do tego rooftopu pójdziemy na koniec naszej wycieczki, to one są wszystkie pełne. Ale właśnie tutaj będziecie się mogli fajnie wychillować. No nie wiem, ja ostatnio byłem, to były 4 osoby, z czego ja byłem z koleżanką, więc 2 inne osoby były. I ten hotel się nazywa Marquis. No i właśnie ten hotel, który wam przed chwilą pokazywałem, znajduje się w okolicy Parque Lleras. I tak ten park się prezentuje. No i są święta, jest jeszcze dzień, więc się tu za dużo nie dzieje, ale jeżeli... Ja nie polecam, ale jeżeli chcielibyście przyjść na dziewczyny, to właśnie w tym rejonie tutaj po kątach wszędzie wieczorami jest bardzo dużo prostytutek. Ale ogólnie miejscówka jest bardzo przyjemna. Ja nie mówię, że tylko macie tutaj przychodzić na dziewczyny, bo możecie sobie przyjść, po prostu się tutaj spędzić czas, pobawić. Jest tutaj bardzo dużo hookah barów, jest tutaj właśnie napis Medellin, z którym sobie możecie zrobić zdjęcie. No i widzicie, no wszędzie się coś dzieje, tak? Wszędzie są jakieś imprezy, tutaj wszędzie są rooftopy. Ogólnie to bardzo fajne miejsce, no tylko mówię, musicie przymknąć oko na niektóre niedociągnięcia, no. Wbijamy właśnie do tego fancy rooftopu, którego wam już przed chwilą pokazywałem. I taka informacja dla was. Po pierwsze, nie możecie nosić czapki. Po drugie, muszą być spodnie. Nie możecie wejść w shortach tutaj. Więc jest ostry dress code. Ale mi się fajnie za kolko świeci. Mam nowe przezwisko, nie słyszałaś? Nie. Za kolak. Jesteście gotowi? Go. Wbijamy. A no i jest muzyczka, więc mam nadzieję, że prawa autorskie mi tutaj się nie zepsują. Jest i basen. Tutaj mamy bar.
i o ten zachód słońca mi chodziło. No trafiliśmy tak na ostatnią sekundkę, ale patrzcie, jaka zajebista jest tutaj panorama. Tutaj mamy drugi rooftop, też jest basenik. I to właśnie o tym rooftopie mówiłem, że jest taki bardziej prywatny. Jak się podoba? Ja tu byłam, podoba mi się. Jest blichtr. Słuchajcie, jest już noc, jest już ciemno. Niestety wszystkie knajpy, które szukaliśmy, żeby sobie usiąść na spokojnie i z wami pogadać, było albo tłoczno, albo grała muzyka. A jak wiecie, prawa autorskie to jest Pain in the Ass na YouTubie. No i w końcu zrobiło się ciemno, więc polecieliśmy najpierw na rooftop, a teraz sobie skoczyliśmy na nowo do knajpy, gdzie chcemy poruszyć drugą część tego vloga, czyli teraz pogadamy sobie o pozytywnych rzeczach związanych z Kolumbią i z miastem Medellin. A jest ich dużo. Jessie, kamera jest twoja. Akcja. Akcja. Co, od Medellin może zacznę? Zacznijmy. A, właściwie to chyba się tak tyczy całej Kolumbii, bo Medellin, to co mi się podoba i to co było widać dzisiaj na tym filmie na pewno, to ta wszechobecna zieleń. A to taka miejska dżungla, to miasto jest po prostu tak fajnie zorganizowane, że tutaj obok każdego budynku jest jakiś skwer przynajmniej, jak nie park, albo w ogóle już jakiś rezerwat. A także to jest mega, mega piękne, bo w Polsce i chyba też w Stanach wątpię, że aż tak jest to... No, ciężej. Aż tak chyba nie. Nie, oczywiście, że nie ma żadnego porównania. Może... Miasto Seattle bym porównał jedynie, ale dalej to nie to samo. Dokładnie. A ja też szukałam miejsca, w którym mówi się w języku hiszpańskim, bo się uczyłam go, więc tutaj mówi się, że kolumbijski akcent, jeżeli ktoś się uczy hiszpańskiego, jest taki najprostszy i najbardziej przyswajalny, także... Jest ładny. Jest też ładny. Ładny jest, mi się podoba. I bardzo prosto na Polaka, taki bo jest, na przykład... Zmiękcza się dużo. Tak, tak. Bo na przykład hiszpański w Polsce, jak się uczysz hiszpańskiego, to się uczysz hiszpańskiego z Hiszpanii. A hiszpański z Hiszpanii to już jest to seplenienie, tam Barcelona, Gracias i tak dalej. I to jest po prostu... opluć się można. Także akcent jest tutaj mega, mega. Wszechobecna muzyka. Jak ktoś pójdzie na Comuna Trece, to ty byłeś, to widziałeś. To ta muzyka jest na każdym kroku, dosłownie... Too much. Momentami too much, ale fajnie. Ale nie, jest naprawdę zajebisty vibe i można tam spędzić cały dzień i się nie nudzić. I salsa też, wbrew pozorom. No jest ta salsa. Jest to obecna. Tylko trzeba ją szukać, to trzeba jej poszukać. No. Tak. Czekajcie, kombuczka wjeżdża. Tak. Wracając do Kolumbii. I do Medellin. Ogólnie tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, bo Kolumbia jest w ogóle jedynym krajem w Ameryce Południowej, który ma dostęp i do oceanu, do Pacyfiku, i do Morza Karaibskiego, tak, które wpływa do Atlantyku, więc to jest taka lokalizacja, gdzie można zobaczyć i Karaiby, i ocean spokojny. I najwyższe palmy na świecie. Nie będziesz miał okazji z tym razem, miał. Ale... Not this time. No, ale next time. Na stówę tu wrócę. Kolejna rzecz, która jest zajebista w Kolumbii ogólnie, to jakkolwiek, jak to się mówi, klisze. O Jezu, klisze, no. Tak oklepanie? No wiadomo, o co chodzi, no klisze. No klisze. Dam tłumaczenie najwyżej. Klisze, no. To zabrzmi to ludzie. I dużo się mówi o tych napadach tutaj na turystów i o tym bezpieczeństwie, które jako, no, nie jest jakoś na najwyższym poziomie, ale mimo wszystko to są bardzo mały odsetek ludzi. I prawdopodobnie większość z tych rzeczy dzieje się jakby z kąta ludzi z Wenezueli. Ale ludzie to są mili do tego stopnia, że staną na rzęsach, żeby ci pomóc,
A co jest trochę denerwujące, a bo dajmy na to, pytasz się kogoś o drogę na ulicy i ta osoba nie wie, po prostu nie potrafi ci pomóc, tak? To zamiast powiedzieć ci, ej, sorry, nie wiem, spytaj kogoś innego, to ona ci powie źle. A to nie tylko w Kolumbii w takim razie jest, bo ja słyszałam, że taki sam problem jest w Azji. Tak? Tak. To Cash mi opowiadał, no. Tak? No, że są państwa, w których prędzej osoba ci trzy razy skłamie, tak, niż przyzna się, że nie wie. Przyzna się, tak. I to jest, to wprowadza więcej chaosu tak naprawdę, niż miałoby ci pomóc. Aha. I jest denerwujące, ale trzeba też docenić, że oni po prostu są ludźmi, którzy nie potrafią przyznać się do błędu i nie potrafią odmówić. Zapomniałam wspomnieć o przecudownej, w Medellin przynajmniej, pogodzie. To jest miasto wiecznej wiosny. Wiecznej wiosny, dokładnie. A wiosna to jest moja ulubiona pora roku w Polsce. Lata nie cierpię. Jesień, zima, tak, średniawka. Ale wiosna jest przecudowna. I tutaj w Medellin temperatury w ciągu roku wahają się tak od 16 do 27 stopni. Więc to jest wiosna. Perfekto, no. Perfekto, twoja pizza przyszła. Grazia. Pizza wiosenna. Prego. A i to jest plusem, sorry, że tak to przypomniało. Kamera jest twoja, nie? Patrz, nawet żeby ja nie przeszkadzał wam tutaj moim jedzeniem, zrobimy tak, patrzcie. Aj, Jezus mio. There you go. Się było, będziesz jadł tartą buzią i mlaskał. Nie, co jest fajne w tej pogodzie tutaj, to jest oszczędność pieniędzy, bo już nie bawię się we dwie garderoby, na jedną na wiosnę, lato, drugą na jesień, zimę. Już nie chowam ciuchów do Pawlacza, wiedziałam, dlaczego nie chciałam się na kamerze. Ciągnie mu się ser po brodzie. Jo. Nikt nie widzi? Nikt nie widzi. A kolejną rzeczą są koszty życia. W Polsce może nie jest aż taka wielka różnica. Tutaj jest kapkę tani. Oczywiście jak będziecie szukać mieszkania na wynajem gdzieś po Blado, czyli w tej bańce turystycznej, to wiadomo, że zapłacicie naprawdę gringo pricing tak zwany. Ale gdzieś na obrzeżach, może nie aż takich fest obrzeżach, tylko powiedzmy, nie wiem, Envigado, Sabaneta, nawet Laureles. Można znaleźć mieszkania w mega fajnych cenach, produkty są, zwłaszcza owoce egzotyczne. U nas się mówi egzotyczne, tu są normalne. Tu są egzotyczne owoce, to owoce leśne. Także są mega tanie i mega świeże przez cały rok. Bardzo dobrą pizzę mają w Medellin. Ale wiesz co, ty się śmiejesz, bo jeżeli chodzi o jakby rozstrzał restauracji i w ogóle te zaplecze kulinarne w Medellin, to jest naprawdę na wysokim poziomie. O. Tutaj... Nawet ostatnio się cieszyłem, bo zobaczyłem pierwszego Chińczyka. Nowy Jork, to stolica Chińczyków też. To jest taki strip. To mam wrażenie, że kebabem płynąco. No. Nie, teraz jesteśmy w restauracji włoskiej, nazywa się Olivia, jest naprawdę mega, mega dobra i mega, może nie tania, ale jest po prostu takim... Nie, no jest... Nie jest droga. No nie jest droga. Ale nie jest też taka mega tania, bo to nie jest typowe kolumbijskie jedzenie, które tu jest najtańsze. Bo tutaj można sobie na przykład pójść do takiej restauracji typowo lokalnej i zjeść, zamówić menu del día, gdzie macie w zestawie zazwyczaj jakąś zupę, drugie danie, jakiś kompot czy coś. I czasem nawet deser i to kosztuje 15, 18, 20 zł max. Także no to było trochę droższe. Troszkę. Ale nie było wcale drogie, bo ile z tą pizzę zapłaciłeś? 30 zł. No, 30. Jak ktoś lubi hiking, trekking, wędrówki piesze po górach, czy gdzieś tam po parkach, to tutaj jest mega dużo szlaków. W ogóle Medellin, miasto jest położone w dolinie i wszędzie dookoła są góry, tak? Przepływa rzeka przez środek, tutaj jest miasto, no i tam są jakieś barrio też na tych górach większych, dlatego jest mnóstwo tutaj szlaków. A jedyna uwaga jest taka, żeby na te szlaki iść tylko w weekend, bo różnie bywa. Tak jak mówiłam wcześniej z tym bezpieczeństwem, weźmy tą serwetkę z tego z kadru.
Dlatego lepiej się wybrać w sobotę, w niedzielę i nie samemu. Lepiej grupą, nawet w dwie osoby jestem bezpieczniej niż pojedynkę. Ale jest tego dużo, bardzo dużo. I zazwyczaj na tych szlakach są wodospady. Także można naprawdę fajne rzeczy zobaczyć tutaj i się chodzi, to nie są takie szlaki jak u nas w Polsce, jak się chodzi po górach, że są ładne, wydeptane ścieżki, oznakowane wszędzie, tu jest tak bardziej dziko. Jest dużo szlaków, które nie mają wręcz znaków, tylko widać, gdzie ludzie chodzili. I to jest jakby oficjalnie na mapie szlakiem, ale no, trzeba się trochę przygotować. Ale one są najlepsze, bo idzie się prawie jak, czujesz się jak w dżungli. Bo wszędzie są dosłownie wokół gęste drzewa, jakieś skały. Nieraz trzeba się złapać, dajmy na to, wystającego korzenia, żeby gdzieś przejść albo przez strumyk przeskoczyć. Także mega, mega fajna sprawa. Słuchajcie, ja już dojadłem pizzę, więc wracam. Kurwa, proszę, to zostawię ranty. Karpsy to są węglowodany, niepotrzebne. To teraz może tak na zakończenie. Jessie, jakbyś mogła kilka rad takiemu początkującemu ekspacie dać, który przyjeżdża do Kolumbii, co by to było? Unikaj Tindera. Nieprawda, nie unikaj, tylko nie. Z głową wszystko. Dobrze, to z głową, ale nie przyjeżdżaj do Kolumbii tylko, żeby się spotykać na Tinderze, bo claro. Jakby Kolumbia ma o wiele więcej do zaoferowania. Tutaj jest takie powiedzenie, którego nie do końca lubię. Mówi się noder papaya, czyli... Don't give the papaya. Dokładnie, czyli nie dawaj papai, co w wolnym tłumaczeniu oznacza jakby nie stwarzaj okazji dla złodzieja. Czego tego nie lubię? Bo moim zdaniem nie lubię takiego zwrócenia winy, że ktoś cię okradnie i to na była twoja wina. Tak. O co chodzi, że to nie jest no, tak... bo miałeś złoty łańcuszek, dokładnie. No to dałeś okazję złodziejowi pokazać, że masz, to trzeba cię okraść. Dokładnie. No i może ostatnia rzecz taka dotycząca bezpieczeństwa. Tak, widzicie, taksówką czy Uberem, nawet jak jest wam mega gorąco w aucie, zasuńcie szybę w samochodzie. Zostawcie ewentualnie sobie taki malutki lufcik, bo też bywają przypadki, że te osoby po prostu podają rękę do samochodu tak przez szybę i odjeżdżają na skuterze. I cyk, nie ma telefonu. W autobusie to samo. Też jak jest otwarte okno, bo jest w autobusie zawsze jest zaduch, no. Zwłaszcza gorące dni. Siedzisz sobie na telefonie i błąd, tu ci z jednej strony ktoś podejdzie i zabierze, nie? I tyle go widziałeś, nie? Także. Ale mimo wszystko polecam, bo jest super. Kolumbia i Medellin są super. No dobra, Jessie. Dzięki za te tipy. Ze mną nie zginiesz. Z Jessie nie zginiecie. A po więcej tipów zapraszam gdzie? Na mojego Instagrama i wkrótce TikToka. Jess in Medellin. Takie polskie. Tu będzie napisane dokładnie, jak tą Jess tu znaleźć. Dobra, mordeczki. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. A jak nie, no to trudno. To nie oglądajcie. To nie oglądajcie. A jak są mordeczki po angielsku, po hiszpańsku? Mordeczki? Mogę powiedzieć buenas noches, parceros. Buenas noches, parceros.